Paco Mi Escobera, gratulujemy zwycięstwa. W końcu upragnione zwycięstwo w organizacji Fight Exclusive Night. Tak, dokładnie. Czekałem na to dopiero teraz na trzecią walkę. Kurde, mega, mega ciężka walka, mega wymagający rywal, ale myślę, że naprawdę to była dobra robota i mega dobrze przewalczyłem tę walkę. Były kurde ciężkie momenty pod wodzem, ale ostatecznie udało się to sfinalizować i wygrać. Chyba dzięki sędziemu, który miał naprawdę, trzeba tutaj bić brawa, że nie przerwał walki, bo widział, że te ciosy nie są mocne, ale było ich bardzo dużo. Ty nie obawiałeś się, że tutaj już zaczyna się powoli gdzieś się, słyszałeś broń się inteligentnie, czy nie? Nie, chyba ani razu nie słyszałem tej komendy, co mnie też cieszyło, aczkolwiek no, na naprawdę ciężkie momenty. Naprawdę biłem się z głową, było ciężko, siedział, wiedziałem, że nie mogę się ruszyć, po prostu czułem, że nie drgnę ani w lewo, ani w prawo, mówię, kurde, musimy przetrwać do końca rundy. Się udało. Co się działo, że te techniki nie wchodziły? Tam były balaky, były próby wejścia do dźwigni na nogę, a jednak nie udało się ostatecznie gdzieś sfinalizować tego poddania. Co do tych dźwigni na nogę, to gdzieś czułem, że będzie to bardziej, szukałem w tym sweepa, bo wiedziałem, że ciężko będzie skończyć tego przeciwnika dźwignią na nogę, tym bardziej, że no miałem tam spięty dosłownie czysty trójkąt. Nie wiem jak nie wyszedł, wyślizgnęła się głowa. Naprawdę Patryk mega silny, bardzo silny, no pokazał to zgodnie z tego trójkąta. Tak samo z tym duszeniem za pleców, czułem, że naprawdę musiałem spiąć tam wszystko, co miałem, zanim go odcięło. A powiedz, bo jest jeszcze jedna rzecz, mnie interesuje, bo jak obserwowałem twoje wcześniejsze walki, to w tych momentach, kiedy teraz właśnie, bo tak jak powiedziałeś, walczyłeś o pozycję, nie zgubiłeś tego momentu. Wiedziałeś, kiedy trzeba puścić i walczyć o pozycję, a poprzednio robiłeś tak, że do końca cisnąłeś i niestety to się nie sprawdzało. To już jest to doświadczenie? Tak, myślę, no teraz to była już moja czwarta zawodowa walka. Myślę, że z walki na walkę nabieram tego doświadczenia. Wiem, że nie zawsze trzeba cisnąć do końca, czasami trzeba zachować, rozłożyć te siły na te trzy rundy, bo jest to ogrom ciężkiej pracy i jak widać dzisiaj to zaprezentowało. Wygrywa brat, wygrywasz ty, to tak? Seria rodzina? Jak to wygląda? To jest tak, że jak brat wygrał, to natchniony byłeś jego zwycięstwem? Na pewno gdzieś siebie razem z bratem ciągniemy do przodu, jeśli on wygrywa, ja wygrywam, wszyscy się cieszymy, oby tak dalej. Często jest taka sytuacja, że bardzo zwraca się, przynajmniej w dzisiejszych czasach, uwagi na rekord. Ty do dnia dzisiejszego miałeś 1-2, czyli rekord ujemny. Czy to w jakikolwiek sposób wpływało na twój mental pozytywnie, bądź się negatywnie? Wiesz co, czy często zdarza się, że o tym myślę, że co by było, gdybym nie miał tego powiedzmy gorszego rekordu, ale też z drugiej strony mam w głowie to, że to jest tylko rekord i jeżeli będę pokazywał się, będę się rozwijał, to tak naprawdę jestem w stanie go szybko odbudować i to ta seria zwycięstw ostatnich moich będzie decydować o tym, jakim będę zawodnikiem, a nie gdzieś te poprzednie zgłoszone boje. No ty jesteś bardzo młodym zawodnikiem, czyli rozwijasz się tak naprawdę z każdego treningu na trening, natomiast no ja odnosiłem takie wrażenie, że no, może to być dla ciebie ciężkie wyzwanie i być może nie jesteś jeszcze gotowy na Patryka Marca. Dzisiaj udowodniłeś, że totalnie się myliłem. Co było najtrudniejsze w tym pojedynku, oprócz tego, że bił bardzo mocno? Czy czułeś mimo wszystko jego przewagę siły? Tak, czułem przewagę siły. No, wniósłem chyba bodajże 78 kg dzisiaj przed walką, także naprawdę ładnie odbił te 12 kg. Było czuć jego motorykę. Wiem, że motoryka to też jest strona, na którą muszę pracować, jestem bardziej technicznym zawodnikiem, ale czuję, że i tak z każdego cyklu przygotowawczego jestem w stanie to rozwijać coraz bardziej. No ale tak jak mówisz, zdecydowanie ta siła dzisiaj u Patryka, która też przekładała się na ogólnie kondycję i trudność tego polu dla mnie, bo ciężko było go po prostu przełamać. Może kilka słów o skończeniu, bo nie udało się poddać skrętówką, bardzo szybko wyciągał kolano Patryk Marzec. Natomiast duszenie zza pleców, no to była akcja kluczowa. Rywal przez chwilę próbował ściągać twoją tylną rękę. Czy możesz rozłożyć w pewien sposób na czynniki pierwsze to skończenie? W sumie to już zaczęło się przed tym skończeniem, kiedy wszedłem za plecy w tej trzeciej rundzie, mówię, kurde,
wygrywamy tę walkę. Zaczął wstawać, mówię, będzie chciał mnie zrzucać, ale czekałem tylko aż odetnie się od ziemi i zostawi mi tę szyję. Wpiłem się pod to, zapiłem duszenie. Myślałem, że będzie klepał szybciej, ale no naprawdę był twardy, zaczął ściągać mi tą rękę, ale wtedy też słyszałem mojego klubowego kolegę Miłosza Kruka, który mówi trzymaj i oddychaj, tak też trzeba robić, trzymałem, sam nabierając oddechu, co dodało mi siły i byłem w stanie sfinalizować właśnie to kończenie. Czekamy na kolejne wyzwania, a kolejne wyzwanie czeka, zdaje się, że twojego brata, ponieważ sam ostatnio we vlogu, który kręciłem, wywołał Dawida Ambroziaka do walki o pas organizacji Prime. Powiedz, czy jest już coś na rzeczy i czy może to dojść do skutku? Wiesz co, nie wiem jak to wygląda, że tak powiem, w sprawach formalnych, aczkolwiek bardzo chętnie ja bym zobaczył tę walkę, myślę, że wiele innych osób też zobaczyłoby taki pojedynek. Powiedz kilka słów o dopingu, który dzisiaj, czy był słyszalny, bo jesteś w końcu z piraninem. Tak, jestem piraninem. Przepraszam, mogę łyka wody, bo tak oczywiście, że już. Tutaj stoi. Panie Tomku. A dobra. Bo ja naprawdę nie mogę powiedzieć. Proszę bardzo. Nie wiedziałem, że tak, jeśli chodzi o dobrą chwilę. No mega dziękuję wszystkim kibicom, którzy tu przyszli i było naprawdę, dodali mi takiego dopingu, tego ducha walki. To było coś niesamowitego, pokazać naprawdę tak dobrą walkę przed swoją publicznością. Super zabawa. To co, w takim razie jeszcze podziękowania na kogoś? Przede wszystkim dla moich trenerów, ponieważ dają mi naprawdę dużo serca i siebie w przygotowaniach, są dla mnie jak naprawdę najlepsi przyjaciele, poza tym wszystkim z Nemesis Pro Team, wszystkim moim przyjaciołom i klubowym kolegom, bo to razem z nimi mogę się tak rozwijać. Oprócz tego najbliższym rodzinie, która też dzisiaj przyszła, pojawiła się cała. Wszystkim kibicom, którzy przyszli tutaj mnie dopingować. Naprawdę dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Super.